Przepraszam, że przeszkadzam. Nie, nie, proszę. Bardzo mi przykro, Raquel, ale nie będę mógł ci pożyczyć pieniędzy, których potrzebujesz. Dobrze. Nie szkodzi. To nie moja wina. Przyszedł Antonio i wyraźnie mi zabronił. Powiedział, że niczego nie potrzebujesz, bo on się tobą zajmie. Ale ja wcale tego nie chcę. On chce zmusić mnie do powrotu do domu. A ja nie chcę. Co on sobie myśli? Że jest Bogiem Wszechmogącym? To niesprawiedliwe. Tak, wiem, że to niesprawiedliwe. Tak samo postąpi z wszystkimi twoimi przyjaciółmi, żeby ci nikt nie pomógł. Dlaczego się zgodziłeś? Boisz się go? Nie, nie, to nie to, ale oczywiście nie chcę tak otwarcie występować przeciwko niemu, rozumiesz? Z drugiej strony chciałbym ci pomóc. Ale jak? Jesteś zdecydowana rozejść się z Antoniem, tak? Dlaczego nie wystąpisz o rozwód? Powiedział, że zacznie to załatwiać. I co? Dowiedział się, że jestem w ciąży, teraz schodzi mu o dziecko. Bardzo dobrze, więc ty wystąp o rozwód. Z jakich powodów? Z jakichkolwiek. Jeśli tego nie zrobisz, może cię zawsze zmusić do powrotu, nawet siłą. Kiedy już złożysz wniosek o rozwód, w razie potrzeby może wkroczyć twój adwokat. Ja nie mam adwokata, ani pieniędzy, żeby go opłacić. Dlatego mówię, że otwarcie nie wystąpi przeciwko Antoniowi. Ale nieformalnie tak. Mogę wynająć adwokata i zająć się tym, czego ci potrzeba. Nie będziemy wracać do tego, co się stało. To dla dziecka, nie dla mnie, prawda? Tak, nie bądź naiwna. Wiele zaszło między nami i mam wątpliwości. Nie możesz mi tego zabronić. Mówię ci, niczemu nie zawiniłam. Poza tym, że byłam tchórzem i zgodziłam się na plan Maksymiliana ze strachu przed więzieniem, ale potem... Potem... Dobrze, powtarzam. Nie wrócimy do tego. Ale ja chcę mówić i musisz mi uwierzyć. Dlaczego muszę? Bo chociaż jestem biedna, mam swoją godność i dumę. Nie można mnie oskarżać o rzeczy, których nie zrobiłam. Dlatego nie wrócę do ciebie. Chcę cię mieć w pobliżu i pilnować, żebyś robiła, co powinnaś dla zdrowia twojego i zdrowia dziecka. Trzymać mnie w zamknięciu, dopóki nie urodzę, a potem? Zanim do tego dojdzie, minie kilka miesięcy i wiele może się zdarzyć. Nie. Powiedziałeś, że się rozwiedziemy, a zresztą ani ja, ani dziecko nic od ciebie nie chcemy. Są inni, którzy mi chętnie pomogą, a ja wolę przyjąć pomoc od kogokolwiek, byle nie od ciebie. A poza tym nie chcę, żeby moje dziecko rosło w twoim domu. Chcę je wychować tak, aby nie było podobne ani do ciebie, ani tym bardziej do Maxa. Halo? Tak, to ja. Dziękuję. Gracias.
Papa? Tata? Hola, papa. Cześć, tato, jak się masz? Bien, dobrze, bien. Świetnie. Sí, tak, pero ale bardzo mi się aquí. Tu podoba. Sí, papa, nie no martw się, tato, tylko ya nie mam już pieniędzy. Oye, papa, tato, ya no tengo dinero. Nie możesz przelać mi na konto albo przysłać telegraficznie? No nie wiem, powiedzmy 300 tysięcy pesos. Muszę kupić parę rzeczy. Ubrania są tu bardzo dobre, ale bardzo drogie. Dobrze, tato, niech będzie 200 tysięcy. Nie, nie, nie. Przelejesz mi jutro? Dziękuję, tato. Tak, tak. Nie, nie, nie. Nie, to już się skończyło. Dobrze, do zobaczenia, tato. Dziękuję ci. Po co ci tyle pieniędzy? Znalazłam sklep z rzeczami, które bardzo mi się podobają i chcę sobie coś kupić. Nie mam kostiumu plażowego. I wydasz 200 tysięcy pesos na bikini? Nie, nie tylko jeszcze spodnie i te rzeczy, no, ze skóry. Skóra jest droga. A, ze skóry, jasne. Tu w Acapulco rzeczy ze skóry są szczególnie ładne. Pójdę się przebrać do kolacji. Dobrze. A, tu jesteś. Wszystko poszło dobrze. Dlaczego? Miałem pożyczyć Raquel pieniądze na powrót do Guadalajary. Nie mówiłeś, że ci to nie odpowiada. Tak, ale wiesz, jaka to kobieta, już postanowiła. Na szczęście Antonio się dowiedział i przyszedł, żeby mi zabronić pomagać jej. I? Powiedziałem to Raquel. O Antonio? Oczywiście, zresztą sam mi na to pozwolił. I dobrze się stało, bo Raquel tu zostanie. Dlaczego Antonio nie życzy sobie, żebyś pomagał Raquel? Zamierza ją chyba zmusić do powrotu do domu. Żałuje? Widzisz, Raquel spodziewa się dziecka. Co? Nie wiedziałeś? Wiedziałem, właśnie dlatego przyszedłem. Nie chcę wrócić do twojego szwagra. Antonio tak czy inaczej osiągnie swój cel, przecież go znasz. Ale kiedy to się stanie, wiele osób będzie wiedziało, że nie chciała wracać do domu. Dlaczego? Przekonałem ją, żeby wystąpiła o rozwód. I co dalej? Jutro zaprowadzę ją do adwokata mojego przyjaciela. Raquel wyjaśni mu sytuację. Przynajmniej powie, o co jej chodzi. Zaczną się sprawy, dyskusje i kłótnie z Antoniem. Adwokat naturalnie będzie o wszystkim wiedział. Kiedy przydarzy się wypadek, podejrzana będzie w pierwszym rzędzie ona. A wy, kiedy już Antonio umrze, zawsze możecie powiedzieć, że to oszustka. Majątek oczywiście zostanie tobie i Kamili. I mnie oczywiście dasz połowę. Nie musicie uwzględniać Maxa, jeśli nie chcecie. A dziecko? Ach, możecie powiedzieć, że nie jest Antonia, tylko Roberto Aguirre. A nie mówiłeś, że Roberto Aguirre to wymysł Maxa? Tak myślałem, ale myliłem się. On istnieje. Skąd wiesz? Dowiedziałem się, że to on był wspólnikiem Raquel, a nie Max. I znasz go? Tak. Wiem już, gdzie mieszka. Rozmawiałeś z nim? Jeszcze nie. Jesteś pewien? Czego? Że Roberto Aguirre istnieje. Już ci mówiłem, że tak. Dlaczego? Klaudio, jeśli wiesz coś, nie ukrywaj tego przede mną. Nie, nie.
Po prostu nie mówiłem ci, bo myślałem, że to nie ma znaczenia. Pamiętasz, jak Marta potrąciła człowieka i poszła na parę godzin do więzienia? No tak. Okazało się, że ci, którzy wnieśli skargę, to oszuści. Potrąciła kogo innego, zresztą nie wiemy kogo. Ale tamtych ludzi właśnie najął Roberto Aguirre. I kto ci powiedział? Oni sami przyznali się Antoniowi, a może ich jakoś odkrył, tego nie wiem. Ponieważ powiedziałeś, że Roberta wmyślił Max, przypuszczam, że on to wszystko zaplanował. Żeby zaszkodzić Raquel. To znaczy jej rodzinie. A kim są ludzie, którzy zaskarżyli Martę? To rodzeństwo. Ona się nazywa Mercedes Fernandez, a on Gabriel. Czy coś się stało? Nie, nic. Ukrywasz coś przede mną, Mecze. Chciałbym wiedzieć co. Daj spokój, Gabrielu. Przecież nic się nie stało, naprawdę. Dobry wieczór. Chciałem z panem porozmawiać, ale pan był bardzo zajęty. Ja też chciałem z wami porozmawiać. Tak, słucham. Dowiedziałem się, co zrobiliście i przysięgam, że gdybym to wiedział wcześniej, nie przyjąłbym was do mojej kliniki. Antonio na pewno was nie oskarżył, żeby nie szkodzić rodzinie. Ja też więc tego nie zrobiłem. Ale nie macie wstydu. I zasługujecie tylko na to, żeby was wyrzucić na ulicę. Doktorze, przepraszam. Kiedy mój brat będzie mógł stąd wyjść? Pojutrze. Dziękuję. To stary z rzęda. A co mu do tego? Zapłacę, nie martw się. Jeśli nie zechce, jak ją zmusisz? Przyjdzie z głodu. Nie ma pieniędzy. Wszystkim, którzy chcieli jej pomóc, zabronię tego robić. Trudno będzie to skontrolować. Marta i jej ojciec mi pomogą. Gdzie jest Wiktoria? W swoim pokoju. Byłem u Rodrigo Tornelli. Rozmawiałem z Alejandrą. Z Alejandrą? Tak. Była u Raquel i obiecała jej pieniądze. I co powiedziała Aleksandra? Że się zgadza. Nie da pieniędzy. Kiedy to było? Wieczorem, albo co? Bo przed chwilą dzwoniła do ojca do Meksyku i prosiła go o przesłanie 200 tysięcy pesos. Spodziewa się dziecka? Tak. Powiedział ci o tym Antonio? Nie, powiedział Max. I mówi, że to jego. Maxa? Raquel oczekuje dziecka Maxa? No cóż, tak powiedział, ale po tych wszystkich kłamstwach trudno mu chyba wierzyć. Ale jeśli to prawda, czy Antonio wie? Nie mam pojęcia. Mój Boże, dziecko Maxa. Powtarzam, nie można mu wierzyć. Dziecko może być Antonia. Tak czy inaczej, to dziecko jest nasze. I powiedziała, że sprawa stała się bardzo niebezpieczna i że jeśli Antoniowi coś się stanie, nigdy mi nie wybaczy. Niby dlaczego tak powiedziała? Nie wiem. Mówił jej to Claudio. Co jeszcze? Nie chciała nic powiedzieć więcej. Czy coś się dzieje? Nie wiem. Myślałam, a czy ten człowiek, który podawał się za Roberto Aguirre, czegoś nie zrobił? Dlaczego? Nie wiem, ale tak mi się wydaje.
Jakiś czas temu Kamila powiedziała, że umówił się z Raquel i nie przyszedł na spotkanie. Czy on wie, o co tu chodzi? Nie wiem. No i co teraz zrobimy? Antonio nie zwraca na mnie uwagi, a Kamila nie chce mi nic powiedzieć. Zapalisz? Tak, dziękuję. Możemy już rozmawiać? Najpierw napijmy się czegoś. Czemu nie? Keller? Czego się napijesz? Wódki z tonikiem. Dwa razy. Jesteś w złym humorze? Mam wiele kłopotów, więc mów, o co chodzi. Dobrze. Raquel wyniosła się z domu twojego brata. Wiedziałeś? Tak, to już wiem. Dziękuję. Dowiedziałem się jeszcze czegoś. Czy wiesz, kto to jest Roberto Aguirre? Kto? To Rodrigo. Nie, rozmawiałem z tym facetem przez telefon i to nie był głos Rodriga. Jak to przecież? Maura powiedziała, że pomagał jej Rodrigo. Dlatego prosiłaś ojca o pieniądze? Tak. Co robisz? Powiem twojemu ojcu, żeby ci nie wysyłał. Nie wolno ci. Przestań się wtrącać w moje sprawy. To ty wtrącasz się w sprawy innych. Raquel oczekuje dziecka Antonia. Jest bardzo słaba. Jeśli nie będzie miała należytej opieki, grozi jej nie tylko poronienie, ale nawet jej życie może być w niebezpieczeństwie. Czy to prawda? Tak. Dlatego chcę, żeby wróciła. Dobrze, ja tylko... A jeśli dziecko nie jest twoje? Max powiedział, że to jego. Gdzie mieszka Max? Dlaczego pytasz? Gdzie mieszka Max? Nie powiem ci. Nie powiem. To nie ma sensu, żeby taka kobieta wprowadzała niepokój do naszego domu i poróżniła braci. Raquel? Dobry wieczór. Po co tu przyszłaś? Ja ją o to poprosiłem. Raquel będzie tu mieszkać. Nie. To ona jest winna wszystkiego, co się tu stało. I nie możesz nas zmuszać do mieszkania z nią pod jednym dachem. Dobrze, nie martw się. Jutro poszukam dla nas domu, a wy tu zostaniecie. Nie, to zbyteczne. Ja odejdę. Proszę zaczekać. Nie przyszłam tu, żeby zostać, lecz aby wyjaśnić parę rzeczy z Antoniem. Męczy mnie, że nadal chce kierować moim życiem.